Kiedy ludzie myślą o ruchu apostolskim, myślą najczęściej o tym, że to jest coś, co kiedyś było i teraz się skończyło. Myślę, że apostołowie byli grupą ludzi zorganizowaną wokół Jezusa i to jest zamierzchła przeszłość. Ale ruch apostolski był, jest i będzie, bo został przez Boga powołany do tego, aby kształtować zarówno Kościół, jak i w największym stopniu wpływać na świat. To właśnie ruch apostolski jest odpowiedzialny za to, żeby organizować Kościół, aby Kościół jak najlepiej wpływał na świat i zdobywał świat dla Jezusa. To właśnie ruch apostolski, bo to jest. Ruch apostolski funkcjonuje również po to, żeby leczyć Kościół. Bo tylko Kościół zdrowy jest w stanie wpływać na świat. Kościół chory nie jest w stanie wpłynąć na nic. Prorok Izajasz to był człowiek powołany przez Boga do tego, aby zobrazować stan różnych rzeczy i w świecie, i w tamtejszym Izraelu, jak i w obecnym Kościele. Jest napisane tak: Syjon będzie odkupiony przez sąd. To jest Boże prawidło. Syjon to jest symbol Kościoła. Kiedy czytasz o Syjonie, to musisz rozumieć to jako Kościół Boga żywego obecnie. Syjon zostanie odkupiony przez sąd. Co to znaczy przez sąd? Wiemy doskonale, że nie chodzi tutaj o sąd, który może doprowadzić do tego, że ludzie pójdą, wierzący ludzie pójdą do piekła, bo ludzie wierzący nie mogą iść do piekła. Zbawienie jest nieutracalne. Nie można go stracić. Sąd nie oznacza również, że Bóg sprowadza na ludzi swoich różnego rodzaju problemy, kłopoty, choroby, nieszczęścia, biedę i inne rzeczy i w ten sposób ich uczy, bo jest to przeciwne Jego sercu. Bóg nigdy nie doświadcza swoich ludzi, tak jak dobry ojciec nigdy nie eksperymentuje na swoich dzieciach. Rozumiecie? Nigdy nie ma takich rzeczy. Cóż zatem oznacza sąd? Sąd, przyjaciele, polega na tym, że pewna grupa ludzi oddelegowana do tego przez rząd dokonuje analizy pewnego zjawiska, określa, czy jest to zjawisko dobre, czy też złe i w wyniku tego określenia wydaje werdykt, uruchamiając konkretne działania. Syjon, czyli Kościół, będzie odkupiony, czyli uratowany z systemu patologii obecnej przez sąd. I przywrócę Twoich sędziów, mówi Pan. Oto ruch przebudzeniowy, przywrócenie sędziów. Wytopię cię w tyglu jak żużel i usunę wszystkie przymieszki. Wytopię cię, mówi Bóg, przez sędziów, których ci powołam, jak żużel. I wyrzucę z ciebie twoje przymieszki, czyli coś, co się do twojego życia przyczepiło. Im bliżej przyjdzie Jezusa, tym bardziej Bóg wzbudza apostolstwo w celu sądu nad Kościołem. Czyli doprowadzenia Kościoła do stanu używalności. Ludzie Boży mają być prawidłowo skonfigurowani z niebem. Jest kupa bałaganu, syfu, dziadostwa, byle jakości i połowieczności. Rozumiecie? Jeżeli chcemy, żeby ludzie rodzili się z Bożego Ducha w coraz większej ilości, to musimy przyjąć prawidłową apostolską postawę.
musimy oczyścić Kościół. Musimy osądzić Kościół. Musimy dokonać osądu w imieniu Boga. Bo takim ruchem jesteśmy. Nasz osąd nie jest ku potępieniu. Nasz osąd jest ku oczyszczeniu i udrożnieniu. Tym się zajmuje również ruch apostolski. Gdyż Syjon będzie zbawiony nie inaczej jak przez sąd. Od czego się zaczyna? Od siebie samego. Jak będziesz się dzisiaj modlił, powiedz: Boże, przyprowadziłeś mnie do miejsca apostolstwa. Jestem w ruchu apostolskim. Powołałeś mnie, abym był sędzią. Ja chcę, abyś usunął ze mnie, Święty Duchu, wszelkie przymieszki, rzeczy, z którymi jestem pomieszany. Jeżeli jest we mnie coś pomieszanego, to chcę, żebyś usunął to, Duchu Święty. Ja podejmę decyzję współpracy. Ja będę współpracował z Tobą, żeby wszystko, co jest jakąkolwiek formą dziadostwa, odeszło od mojej duszy i ciała, abym był sędzią Twoim, Panie. Tak się modlę dzisiaj. Ojcze, wywyższamy Ciebie z miejsca apostolstwa, z miejsca, które Ty powołałeś, aby szło i torowało drogę zarówno światu do Ciebie, jak i Kościołowi do świata. Uwielbiamy Ciebie. Szaką polubu ta rada faka desela naszą złach. Przynamy na patora szeterama. Kruany na aliata sam. Wyszłany lord. Halleluja. Halleluja. Poświęcam się.
chciałabym, żebyśmy bardziej sprecyzowali. Jeśli nie zachwieją się w Jezusie, to jest bardzo ogólne. I jeśli zgodzę się z całokształtem nauki apostolskiej, to moje życie nie wywali się do góry nogami. A dlaczego? Bo my daliśmy tego świadectwo. W Jezusie to jest informacja ogólna. Ogólna. Kiedy padają takie stwierdzenia, mnie Duch Święty prowadzi inaczej, to pytanie jest takie, o tym wczoraj rozmawialiśmy, to w takim razie co robisz w naszym obrębie? Co robisz w obrębie ruchu apostolskiego? Jeśli mówisz, mam zupełnie inne prowadzenie, to co robisz w obrębie ruchu apostolskiego? Rozumiecie? Precyzujmy te rzeczy. Cokolwiek jest w twoim życiu, co się nie zgadza z nauką apostolską, powiedz, sądzę to dzisiaj. Amen. Nie sądzę rzeczy ogólnych, rzeczy iluzyjnych. Sądzę rzeczy szczególne. Nie zgadzam się z nauką. Nie zgadzam się z fundamentami wiary. Nie zgadzam się z łaską przez wiarę. Mam własne zdanie. Mam własne widzenie. Z tym się trzeba zmierzyć. W Jezusie się nie zachwieje, to jest w ogóle coś bardzo ogólnego. Coś bardzo ogólnego. Pozwól, aby całokształt nauki apostolskiej pracował w tobie, ale żeby on mógł w tobie pracować, żeby wydawał odpowiedni owoc, to musisz osądzić wszystko, co jest lewe. A Słowo Boże mówi i sąd Boży rozpocznie się od domu Bożego. Czyli od kogo? Nie od tego budynku! Nie od budynku! Ale od świątyni! Czyli od siebie i ode mnie! Od siebie i ode mnie! Powiedz,
Thank you.
Kościołem, władcą smutny, tym, którego słowa są ponad wszystkim, tym, którego moc jest przedwieczna i skuteczna przez cały czas. Stróżu Syjonu, Ty, który dałeś nam siłę do tego, aby stać na murach, aby chronić i bronić Syjonu. Uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię. Ojcze, ja modlę się teraz o Kościół. Ja chcę, żeby to namaszczenie, które było na Nechemiaszu i na Estraszu, wpływało na ludzi teraz. Ojcze, w imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! Szyki na lot! Oh.
chciałbym, żebyśmy zrobili pewną rzecz. Poproszę do przodu wszystkich tych, którzy uważacie, że jesteście prorokami. Szybciutko! Pewnym się jest tego! Pewnym się jest tego! Zdrowcie się za ręce! Tańczcie razem dla Jezusa! Zróbcie koło i tańczcie razem dla Jezusa! Chciałabym, aby w tej wspólnocie i w zespole apostolskim była współpraca głęboka między prorokami i między osobami proroczymi. Ja w imieniu Jezusa przeklinam wszelki podział, wszelki indywidualizm, wszelką pychę, wszelką głupotę, wszelkie karierowiczostwo. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ojcze, ja modlę się. Ja się modlę, musicie tańczyć, zróbcie kółko i tańczcie. Szotorowa saka, larawa sata, rababa, oreba saka, larawa soto, lobo to. Albo przekleństwo, albo błogosławieństwo. Nie ma miejsca na zabawy. Nie ma miejsca na głupoty. Rozumiecie? Chciałabym, abyśmy byli bardzo świadomymi ludźmi. Została na nas złożona między innymi odpowiedzialność, aby stać na murach i być strażnikami. I być strażnikami. Czy decydujecie się zapłacić taką cenę w swoim życiu? Narodów, do przywódców, do polityków, to musimy nauczyć się głośno mówić. No na sam początek. Chciałbym, żebyśmy przekleili wszystko, co w obrębie służby proroczej jest pokrzywione. I jeśli będą odpadały od ciebie rzeczy, które ci dały poczucie bezpieczeństwa, a są fałszywe, skłóć się, żeby odpadły. W to miejsce przyjdą rzeczy właściwe, żywe i właściwe. Bóg będzie budował perspektywę proroczą w twoim życiu. Właściwą. 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 Nie ma miejsca na subiektywizm. Nie ma miejsca. Nie ma miejsca wśród nas na takie informacje, że Bóg kara, że Bóg karci, że Bóg zatrzyma kogoś. Nie ma takiej opcji. Musimy zacząć patrzeć poza belkę w naszym oku. Trzeba wyciągnąć belki z oczu.
Trzeba powyciągać belki z oczu, aby zacząć skutecznie wyciągać źdźbła z oczu innych ludzi. Wpierw należy powyciągać belę. Kiedy się patrzy przez belę, to się subiektywnie sądzi. Należy powyciągać belki. Należy powyciągać belki. Zgódź się, powiedz, chcę, aby belka każda, która jest w moim oku, która tkwi w moim oku, chcę, aby została usunięta. Nie chcę sądzić subiektywnie, chcę sądzić sprawiedliwie, obiektywnie, obiektywnie, obiektywnie. A Kościół jest świadkiem, a Kościół jest świadkiem, a Kościół jest świadkiem, że chcę sądzić obiektywnie, obiektywnie, obiektywnie. Obiektywnie usuwamy wszelkie belki z oczu, wszelki subiektywizm, przeklinamy. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Ura, basta, 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 ura, Andrzej, przyjmiesz mnie jako proroka, terapię musisz zrobić. Skrękaj. Zgadzasz się? Coś ci powiem. Jeśli nie zrobisz sobie terapii, to będziesz wiecznie wpadał w rowy. Super. Powiedz, decyduję się zrobić sobie terapię. To nie jest poniżające. Nie. Nie jest to poniżające. Zrób sobie terapię. Wyprostuj sobie w głowie wszystko, co diabeł wykrzywił. Rozumiesz? I nie będziesz patrzył przez belkę. Będziesz patrzył zupełnie inaczej. Twoje oko będzie zdrowe. Twoje ucho będzie zdrowe. I stąd będzie wychodziła właściwa perspektywa. A teraz posłuchajcie teraz. Człowiek, który potrzebuje zrobić sobie terapię. Ale wczoraj dostaliśmy świadectwo, że po jego krótkiej modlitwie przez telefon w drugim końcu Polski demon natychmiast odszedł od kobiety. Powiedział kilka słów przez telefon. Powiedział, ja to związuję w imieniu Jezusa. I demon z kobiety odszedł. Kobieta tu przyjechała i oddała życie Jezusowi i została uwolniona od wieloletniej depresji. Na jedną jego modlitwę można być człowiekiem namaszczonym, a jednocześnie potrzebować terapii w swojej duszy. Zgadzaj się z tym. Nie bój się tego. Jeszcze jedna jest bardzo ważna prawda. I chcę, aby ludzie, którzy są osobami proroczymi, abyście to wiedzieli. Farbowanie włosów nie gorszy Jezusa. Tatuaże nie gorszą Jezusa. Wydziargałam sobie krzyż na plecach i wydziargam się jeszcze bardziej. I to nie gorszy Jezusa. I nie wydawajmy subiektywnych poglądów. Bo jeśli tak robimy, to nie farbujmy włosów, nie malujmy paznokci, nie chodźmy do ginekologa, nie chodźmy do endokrynologa. Musimy być wolni od takich rzeczy. To jest wszystko subiektywizm. Słowo Boże bowiem mówi tak, że każdy swój ciężar poniesie. Każdy swój ciężar poniesie. Dlatego to chodzi o zdrowie. O zdrowie tu. Walka jest o umysł. Walka jest o umysł. Trzeba mieć zdrową głowę. Zdrową głowę. Powiedzcie za mną. Ojcze, decydujemy się, aby Sąd Boży rozpoczął się od nas. Decydujemy się, aby wszelka belka została usunięta z naszego oka. Chcemy sądzić właściwie. Chcemy sądzić sprawiedliwie. Przez obiektywne prawdy. Niech padnie teraz w imieniu Jezusa. Wszelki subiektywizm. Przeklinam subiektywizm w moim życiu.
imię Boga. Alleluja. Nie będę badał drugiego człowieka poprzez subiektywne przeżywanie Boga. Amen. Uwielbiajmy dalej Boga. Szaka tarama. Trzymaj Cię, Święty Duch. Wielki potrzeb. Kiedy będziesz coraz bardziej świecił, to będą Cię w różnoraki sposób nazywać, tak jak Twojego Pana. Nazwali Go żarłokiem i pijakiem. Ja już mam różne przydomki. Ostatnio powiedzieli o mnie, że jestem Malfoyowa. Wow, to chyba coś z Harry'ego Pottera. Rozumiecie?
ma to nas nie dotykać, nie boleć i nie być blokierem, aby dalej odważnie i z pewnością głosić Jezusa i szerzyć Królestwo. Ważne, abyśmy mieli dystans do samych siebie. Skoro Twojego Pana nazwali pijakiem i żarłokiem, to z nami nie będzie inaczej, ponieważ nie ma ucznia nad mistrza. Nie ma ucznia nad mistrza. Powiedz, zgadzam się na to, aby mieć dystans do samego siebie. Zbuduję poczucie bezpieczeństwa w moim życiu. Zbuduję bardzo wysoki pułap bezpieczeństwa w moim życiu. Moja wartość jest wartości perły. Perły. Jestem perłą. Jestem perłą. Powiedz, jestem perłą. I w to trzeba wierzyć. W to należy uwolnić wiarę. Wiarę, czyli pewność.
kamień. Przez imię Jezus. Wszelka stara świątynia jest burzona. Oto kres każdej starej świątyni. I nie pozostaje teraz kamień na kamieniu. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Szkola, szakiera, rapatyna, sekundę. Ty to syli na tila, rapatyna, wszelka stara świątynia pada. 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 Kalosze.
tego, wszystko, co jest stare w twoim życiu, będziesz odczuwał skrót. Takie będziesz miał rozpoznanie. Będziesz odczuwał skrót. Będziesz wiedział, że to jest diabelskie, że to jest antychrystyczne. Boży pion do tej służby. Boży pion. Jeśli nie dorujesz czemukolwiek, to Bóg cię nie testuje, ale sam przykładaj miarę Bożych prawd do twojego życia, do twojego funkcjonowania. Przykładaj miarę Bożą. Przykładaj miarę Bożą. Jesteś na świeczniku. Masz świecić. Masz być wzorem. Nieuczonym w piśmie. Masz głosić nie jak uczony w piśmie, ale jako moc mający. Bo Królestwo Boże osadzone jest na mocy. Nie jak uczony w piśmie, ale jako moc mający. Taki był Jezus. Taki był On. Religijni ludzie przychodzili do Niego i mówili: jest napisane, a On im powiadał: a ja wam powiadam, a ja wam powiadam, a ja wam powiadam, a ja wam powiadam. Nie bój się zburzyć wszystkiego, co jest w twoim życiu religijne, puste, jałowe, bezwartościowe, nie noszące na sobie ciężaru Bożego. Przeklnij to, powiedz: nie chcę tego się, nie chcę tego. Żydam tym, wyżynuję tym. Każdy demon, który osiadł na religijnych przekonaniach, na tylko zbudowanej religijnej teologii, niech ze mnie dzisiaj wyjdzie. Nieważne jaką dziurą, niech wyjdzie. Niech mnie opuści. Nie chcę być religijnym kacykiem. Nie chcę być religijnym kacykiem. Sam nie wchodzę, innym nie dam wejść. Sam nie wchodzę, innym nie dam wejść. Ale chcę być tym, który otwiera, korzysta i otwiera drzwi następnym. Jest wzorem. Nie jako uczony w piśmie. Niech to runie, powiedz: niech to runie w mojej głowie, niech to runie w mojej głowie. Nie jako uczony w piśmie, ale jako moc mający, jako moc mający, jako moc mający. Szukaramasa. Ojcze, ja modlę się o uwolnienia demoniczne, aby każdy byt demoniczny, który osiadł na religijnej wiedzy niepraktykowanej, niech opuszcza ciała ludzi w imieniu Jezusa Chrystusa. Nawet żeby miało nie pozostać nic, to zbudujesz właściwą perspektywę, bo On powiedział: nie bój się, zbóż to, co stare, i w 3 dni odbudujesz nowe, duchowe, silne, mające jakość. Silne i mające jakość. Nie jesteśmy kolejnym religijnym ruchem wszystko wiedzących ludzi. Jesteśmy jako ci, którzy moc mają. Nie jako uczeni w piśmie, ale ci, którzy mają moc. Ci, którzy znają swojego Boga. Ona ma kolorową szatę, ona ma sakę, 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 ona
Thank you.
otwieramy w tej chwili przestrzeń i otwartość na wizytację anielskie. Otwieramy tą przestrzeń. Otwórz się zaraz. To jest proste. Otwórz się. Otwieramy przestrzeń na wizytację anielską. Przyjęcie pewnej odpowiedzialności. Uklęknij, pomodlę się razem z tobą. Powiedz: Ojcze, dziękuję Tobie, że mam moc i namaszczenie do wykonania tego zadania.
decyduje się rozpocząć i zakończyć to dzieło. Oh,
Czegokolwiek potrzebujesz od Boga teraz? On na krzyżu Golgoty złamał moc grzechu i moc konsekwencji grzechu. Słowo o tym, że grzech nad tobą panował nie będzie, oznacza też, że konsekwencja grzechu nad tobą panować nie będzie. Ewangeliści, podchodźcie, mówcie się. Uzdrawiajcie i uwalniajcie.
głód szczęścia, albo przychodzi nieszczęście. Zdają się w swoim myśleniu na los. Mówią, że są wierzące, a zdają się na los. Potem mówią, Bóg tak chciał, Bóg mnie tak poprowadził. Ja dzisiaj jestem tak pewny tego, że Boże zasady są dla nas na ziemi tym samym, co Bóg sam. Rozumiecie? Co Bóg sam. Ostatnio Agatka już poszła spać, ja jeszcze piłem swoją wieczorną kazeinę. I oglądałem, przez chwilę patrzyłem w internet. Zobaczyłem takie hasło. Sześcioro ludzi, którzy się nie starzeją. Mówię, fajnie. Przez 10 minut przyglądałem się historii sześciorga ludzi na świecie, z różnych stron świata, którzy zrobili coś, co przeczy naturze. Pierwsza pojawiła się 60-kilkuletnia kobieta, mająca ciało modelki. Najzgrabniejsza babcia świata. Posłuchałem, co mówi. Ona mówiła, jestem taka, bo od kilkudziesięciu lat zdrowo się odżywię. Nie idę za nurtem tego świata. Zacząłem patrzeć dalej i zobaczyłem 70-paroletnią kobietę na wybiegu fitness. W wieku 56 lat postanowiła zostać kulturystką. Zaczęła zdobywać medale. Dlaczego? Co robiła? Trzymała się zasad. Zwykłych ludzkich zasad, które są olewane w świecie. Kiedy obejrzałem ten 10-minutowy film, pomyślałem sobie, Boże, ci ludzie trzymali się zasad i trzymają się zasad. Oni się trzymają zasad. Prostych zasad. One działają w ich życiu. I Bóg powiedział, mów do ludzi, żeby trzymali się moich zasad. Moich reguł. Bo skoro to, co cielesne działa, to, co duchowe działa tysiąckroć bardziej. Jeśli to, co cielesne działa, to działa to, co duchowe. Ludzie szukają Boga poza Jego zasadami i mówią, mam relację z Panem. Jednocześnie postępują wbrew zasadą Bożą i mówiąc, tak prowadzi mnie Pan. Kiedy słyszę takie rzeczy u ludzi wierzących, zaraz mi się przypominają ci niewierzący, którym głosiłem Ewangelię i kiedy ich zaczepiałem i mówiłem, czy znasz Jezusa, oni mówili, tak, od urodzenia. Modlę się od urodzenia. Od urodzenia rozmawiam z Bogiem. Ja zawsze rozmawiałem z Bogiem. Wie Chryste jedyny. On zawsze z Bogiem rozmawia. On się zawsze modli. On żyje w kłamstwie i sam w nie wierzy.
Kiedy wierzący ludzie mówią mi: chodzę z Bogiem, jestem blisko z Panem, Pan mi powiedział, Pan mnie prowadzi. Ale to, co on robi, ten człowiek, jest przeciwne prawdom Bożym. To ja powiem, to jest taki sam umysł jak tamtego niewierzącego. Czym on się od niego różni? Ten umysł się niczym nie różni. Niczym. Niczym. Rozumiecie? Boże zasady to Bóg. Proste. On powiedział, kto mnie kocha, przestrzegać przykazań moich będzie. To jest jedyny dowód na kochanie Boga. Posłuszeństwo. Posłuszeństwo. Jedyny dowód na kochanie Boga. Proszę was, żebyście umocnili to w sobie, co tutaj dziś Duch Święty robi. Życie twoje może nie być takie kolorowe na przykład, przez to, że będziesz trzymał się zasad Bożych. Zabraknie w nim może na początku tej iskry takiej, którą sobie sam wytwarzałeś w głowie i mówiłeś: oto Pan ze mną jest. Może nie być tej iskry. A rozumiesz? Może być tak płasko na początku. Ale to jest okej. Uczy się posłuszeństwa. Potem, kiedy uczysz się w tym żyć, to te iskry są jedna za drugą. Nie możesz się opędzić od tych iskier.